Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, młodzież na takie przypadki mówi cringe, dziwactwo, dziwadła. My czasami mówimy, że politycy wciągają na swoje listy wyborcze jakieś zoo, no też takie po prostu stworki, potworki. Ludzie o dziwnych poglądach politycznych, ludzie o dziwnych wypowiedziach i czasami konfabulanci. Zobaczymy i może Państwo sami wytypują. Przedstawimy przynajmniej 6 postaci, jeśli starczy nam czasu. A Państwo możecie w komentarzach napisać, co wzbudziło Państwa największe zdziwienie, a raczej kto. A porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi już na łączach. Dwóch dziennikarzy, publicystów. Dr Krzysztof Karnkowski, socjolog, publicysta, i Jan Romanowski, dziennikarz. Witam panów bardzo serdecznie. Panowie, no to na początek mój ukochany Kraków, Koalicja Obywatelska wystawiła tam nie aktywistkę, nie aktywistę, ale aktywiszczę. Zobaczcie Państwo. San Kocoń kandyduje w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19, reprezentuje Ostrą Zieleń. Jestem aktywistem LGBT i aktywistem ekologicznym. Ostra Zieleń. Dobrze, ale to jest pokolenie Jana Romanowskiego. Janku, powiedz, że San Kocoń to jest pewnie osoba niebinarna. Powiedz, że to normalne, że w ogóle aktywiszcze to też jest spoko słowo. Obroń swoje pokolenie, że nie jesteście tak beznadziejni, jak my to czasami tutaj starzy oceniamy. Pozwolisz, Kuba, że nie będę bronił mojego pokolenia, bo nie uważam to w tym kontekście absolutnie za słuszne. No, zdziwiłem się i to jest powiedzieć mało, jak dzisiaj rano otwierając Twittera czy X, jak teraz ta platforma jest nazywana, i zobaczyłem ten filmik tam, któryś z internautów dobrze wskazał, że jak popatrzymy za tę osobę, obecny poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, no, ma lekko nietęgą minę podczas tej konferencji prasowej. Czy to było słońce, czy też może coś innego, no to już pozostawiam do spekulacji, choć mi się wydaje, że być może właśnie to było coś innego, aniżeli warunki pogodowe. No, szczerze, no ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem zdziwiony, że ta osoba nie jest na listach lewicy, tak? Ale moment, ta osoba to facet czy kobieta? No przejdzie ci przez gardło, czy nie wiesz? Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. W sensie nawet na bazie tego filmiku chyba po głosie sądzę, że facet, ale nie wiem. Dobrze, panie doktorze, socjologu, ratuj nas. No, tutaj widać po prostu pewne tendencje społeczne, jak na obrazku, że to był to obrazek, więc na to no, trzeba się zapewne przyzwyczajać. No, Platforma tutaj, wchłaniając nowoczesną, sama postanowiła być bardzo, bardzo nowoczesna. Ja rozumiem, że obecność osoby Sam Kocoń na liście jest po prostu jakimś efektem współpracy z Zielonymi, no bo jeżeli Ostra Zieleń... Ostra Zieleń tak, nazywa się to. To jest jakieś... To Ostra Zieleń, jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakiś taki odłam organizacyjny Zielonych. No cóż, no bardzo, bardzo ciekawe. Podejrzewam, że nie jest to miejsce, biorące. Osoba bardzo przejęta swoją rolą, nie jest w stanie nawet słowa ekologiczne powiedzieć, może po prostu, no, ale ważne, że słowa aktywiszcze. Aktywiszcze. No. Tak, ja tego się czepiam, bo właśnie zamiast powiedzieć aktywistka, aktywista, to tutaj jest ta nowomowa, która ma nie oddawać płci, jest to ta genderowa nowomowa, ale teraz jednak kobieta, która się do swojej kobiecości przyzna, z innego bliskiego mi miasta, z Łodzi, także Koalicja Obywatelska, Aleksandra Wiśniewska, znana jako ratująca dziesiątki tysięcy uchodźców na Bliskim Wschodzie. Proszę bardzo. I starała się też reaktywować gospodarkę zniszczonego, zupełnie doszczędnie zniszczonego Mosulu, więc pracowałam bezpośrednio z Irakijczykami, prowadząc obóz pod Mosulem i starając się rekonstruować totalnie zniszczony Mosul, jednocześnie pisząc moją pracę magisterską o rodzinach ISIS. Bardzo często się tak zdarzało, że po prostu łódź uderzała w skałę, szczególnie, że większość z tych osób zupełnie nie znała się na prowadzeniu jakichkolwiek łodzi, dlatego, bo państwa na Bliskim Wschodzie, większość są państwami pustynnymi, tak, jakby zamkniętymi, bez dostępu do morza. Ci ludzie w większości nie potrafią pływać. Więc ja na przykład
po szeregu takich, takich szkoleń wiem pewne rzeczy, które absolutnie nie byłyby dla mnie oczywiste wcześniej, tak? Mhm. Na przykład, podając przykłady, tak? Nie wiem, umiem posługiwać się podstawowym kodem Morsa, tak? Więc na przykład kod SOS w Morsie, tak? Czy wymrugany, czy pokazany latarką, czy wystukany, no to brzmi tak. Kropka, kropka, kropka. Myślnik, 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 kropka, 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 tak? Dot, 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 dasz, 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 dot, dot, dot. Pamiętam rodzinę, którą wyciągnęłam z wody i nie zostało nam żadnego jedzenia, żadnej jedzenia w obozie i miałam tylko jabłko. I to była 12-osobowa rodzina i dała mi to jabłko i oni tak przekroili to jabłko, żeby został dla mnie kawałek, tak? A ja mogłam sobie po prostu iść, nie wiem, do hotelu, zjeść sobie posiłek, tak? Do hotelu, który nie przyjmował uchodźców. I w nocy rzeczywiście przechodziłam przez tą część obozu i w tym momencie zauważyłam dwójkę osób, która wchodzi w bójkę. Bójkę między sobą, tak? Janku, znowu zacznę od ciebie, bo gdy Aleksandra Wiśniewska pisała pracę magisterską, to odbudowywała zniszczony Mosul, prowadziła obóz dla dziesiątek tysięcy uchodźców, wyciągała uchodźców z wody. A co ty robisz w jej wieku, no? No, na pewno nie mam aż tak dużych osiągnięć. Ja się, Kuba, zastanawiam, czy być może sponsorzy Krzysztofa Stanowskiego tutaj nie przygotowali kolejnej osoby, żeby ciąg dalszy, sequel do tej historii Natalii Janoszek został, powstał. Ale słuchaj, ale nie, ale ona była na Bliskim Wschodzie. Od lat jakieś zdjęcia są, że udzielała się w polskiej misji humanitarnej, także była tam, w polskiej akcji humanitarnej, była aktywna. Gdzieś tam była, tylko co, podrasowała swoje zasługi, czy może faktycznie jest tak wielką bohaterką, że tu trzech facetów powinno się schować pod stół? Ja, Kuba, powiem tak, ja pierwszy raz z tą panią do czynienia miałem bodajże w lutym czy marcu tego roku, byłem podczas konferencji studenckiej w Londynie, na polskiej konferencji studenckiej organizowanej przez studentów Londyńskiej Szkoły Ekonomii, LSI, no i ta pani mnie zaskoczyła właśnie, bo mówiła o tym, że jednocześnie robiła bardzo wiele rzeczy. Ja sam, pracując przy takiej studenckiej konferencji, wiem, ile to jest pracy i mało jest prawdopodobne, żeby tyle rzeczy naraz, pracę akademicką, pracę właśnie nad konferencją studencko-naukową i taką humanitarną połączyć w jedność, no chyba że doba u niektórych trwa 30, a nie 24 godziny. Wydaje mi się, ja powiem szczerze, byłem... miałem wątpliwości do pewnych rzeczy, które podczas tej konferencji, podczas właśnie prelekcji tej pani zostały przedstawione. Wygląda na to, że ten wizerunek jeszcze potem przy tej kampanii frekwencyjnej, która, jak się okazuje, najprawdopodobniej, której ona była twarzą, która najprawdopodobniej się okazuje, że właśnie służyła ku temu, by ją wypromować. Wydaje mi się, że to wszystko zostało podrasowane, przygotowane, żeby była nowa... humanitarna, może, nie wiem, młoda Janina Ochojska. Młoda Ochojska, tak, to jest ciekawe, choć zabawne jest to, że ona odkrywa, jak alfabetem Morse nadać SOS, co kiedyś tam było w podstawówkach, albo mówi, że państwa Bliskiego Wschodu nie mają dostępu do morza, gdy albo wszystkie, albo prawie wszystkie właśnie mają dostęp do morza i ludzie potrafią tam pływać. Już nie róbmy z nich jakichś beznogich wielbłądów. Krzysztofie, ja wiem, że ty byś chciał panią Wiśniewską skomentować, ale dla ciebie mam specjalne wystąpienie innego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Znasz go na pewno, może znasz tę wypowiedź, ale jest bardzo krwista. Posłuchajmy wszyscy. Oni dali kupy, ale ja na tacy przyniosę wam te świńskie zakłamane ryje tych wszystkich Brawo. Polityków i rzucę wam pod nogi Brawo. Wszystkie. Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka z Argouni. No jak tam, Krzysztofie, byś widział te zakłamane ryje rzucone pod nogi wyborców Koalicji Obywatelskiej? Mam wrażenie, że zupełnie odwrotnie. Ostatecznie pan Kołodziejczak postanowił rzucić swoich wyborców pod nogi tych zakłamanych polityków. Wydaje mi się, że zresztą te osoby łączy coś, dlatego że oby te osoby są skrajnie niewiarygodne, przy czym myślę, że o ile pani mogłaby posłużyć za jakąś, nie wiem, pierwowzór jakiejś fabuły, serialu, można byłby jakiś hit eksportowy, no bo to jest ciekawa postać, na pewno ciekawie umie się wykreować, chociaż właśnie mało wiarygodnie, więc tutaj myślę, że potencjał jest raczej popkulturowy niż polityczny, ale Kołodziejczak jest po prostu osobą skrajnie niewiarygodną. Ja się mimo wszystko aż dziwię, że Donald Tusk już może w swojej jakiejś desperacji po prostu postanowił zdecydować na taki ruch, dlatego że w ogóle my mało o tym mówimy, ale
Przecież dla Kołodziejczaka ludzie, tam ta ekipa od pana Marka Materka, prezydenta Starachowic, który też myślał o starcie ogólnopolskim swego ugrupowania, chyba nic z tego nie wyszło, właśnie przez to, że oni zbierali podpisy, myśląc, że zbierają podpisy na koalicję, którą tworzą razem z Kołodziejczakiem, a Kołodziejczak po prostu nie zapomniał powiedzieć, że on już tej koalicji nie jest, no więc tutaj po prostu doszło do nie dość, że po prostu oszukania swoich partnerów, mam wrażenie, to jeszcze no, po prostu utopienia potencjalnej konkurencji dla Platformy czy dla innych ugrupowań. Więc tutaj no, bardzo stała się rzecz dziwna, bardzo stała się taka rzecz no, spektakularna, ale w złym tego słowa znaczeniu. I ja nie wiem, na czym Donald Tusk opiera jakąś kalkulację, że pan Kołodziejczak, który tak często zmienia swoich współpracowników, swoje sympatie i mam wrażenie, że nawet poglądy, dotrwa do końca kampanii czy do wyborów w tym samym otoczeniu politycznym. No bo przecież jeżeli prześledzić, to chyba nikt z głowy nie powie z iloma ugrupowaniami, z iloma ludźmi Kołodziejczak. Otóż to będzie rzucał zakłamane ryje. Bardzo mi się podoba to nasze polityczne zoo. Lecimy dalej z Koalicją Obywatelską. To już ostatni kandydat, którego byśmy sklasyfikowali tak jak w tytule. Będzie teraz dotknięte województwo świętokrzyskie tym kandydatem. Bardzo proszę o materiał. Donalda Tuska wiem jedno. Opozycjonista z niego żaden. Cierpkie, kwaśne nadpojęcie, istna lura mój rejęcie, mówił nasz poeta. I to jest właśnie lura. Platforma Obywatelska to jedna wielka lura. I teraz na liście tej Platformy Obywatelskiej Roman Giertych z zarzutem prokuratorskim, bojący się postawić stopę na polskiej ziemi, że będzie mu dostarczony pozew. No nie wiem, cyrk, zoo czy żenada. Janku, proszę o twój komentarz. No, pamiętam ostatnio miałem u ciebie możliwość prowadzenia 15-minutowego właśnie wywodu na temat pana Giertycha. Wtedy się nie spodziewaliśmy, myśleliśmy, pamiętamy ten cyrk z paktem senackim Romanem Giertychem, który chciał podkopać kandydatkę wieloletnią spod Poznania, z tego co pamiętam, z Platformy Obywatelskiej. No, ja myślę, że kandydatura Romana Giertycha tak naprawdę sama przez się komentuje. No, to jest człowiek, który w tym momencie jest radykalny pod wieloma względami, poglądów nie zmienił. Możemy popatrzeć nawet na komentarz Franka Sterczewskiego, któremu notabene przed programem sprawdziłem, dalej grozi według Gazety Wyborczej stracenie miejsca na liście poznańskiej, bo ta lista jeszcze nie została zarejestrowana. No, Roman Giertych jest po prostu... Nie wiem, kto zyskuje na tej kandydaturze. W sensie to jest osoba, która na tej kandydaturze jest białka, że... Ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, dlatego że ani Platforma nie zyska, bo on ma tylko negatywny elektorat. Oprócz najsilniejszego, najbardziej betonowego elektoratu Platformy, tych tak zwanych silniczków czy silnych razem, jak kto woli ich nazwać. Zdążymy już tylko piątego kandydata, a raczej znowu kandydatkę. U nas są parytety w programie. Z paktu senackiego od PSL-u miała kandydować, ale za chwalenie Władimira Putina została usunięta. Przed usunięciem no powiedziała, że to jednak zbrodniarz wojenny, ale już po usunięciu jej z list wyborczych kandydatka do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, no już nie kandydatka, przeprosiła Władimira Putina takimi oto słowami. Dlatego, aby mieć czyste sumienie, przepraszam prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z dnia 30 sierpnia bieżącego roku zbrodniarzem wojennym. Jest to podtrzymanie mojego stanowiska z konferencji w Sejmie, kiedy na pytanie dziennikarza, czy Putin jest zbrodniarzem wojennym, wskazałam na bezzasadność tego pytania. Drodzy państwo, polska polityk Małgorzata Zych, wcześniej kandydatka PSL-u, przeprasza Putina, że nazwała go zbrodniarzem, ale już nie będziemy jej komentować, bo to się samo komentuje. Mamy aktywiszczę numer 1, pani Wiśniewska numer 2, Kołodziejczak numer 3, Giertych numer 4, pani Zych numer 5. Panowie, tylko powiedzcie numerek, kogo uważacie za największą wpadkę z tych tu przedstawionych w naszym programie. Krzysztofie. Ja myślę, że mimo wszystko to będzie Kołodziejczak, ale zobaczymy. Kołodziejczak to typ Krzysztofa Karnkowskiego, Janka?
Ja muszę niestety odpowiedzieć, że ex aequo Kołodziejczak z Giertychem. Kołodziejczak z Giertychem, ale czekamy też na państwa komentarze pod tym filmem, kogo państwo typujecie, ale też zachęcamy do pozostania z nami. Jan Romanowski, Krzysztof Kankowski byli naszymi gośćmi, a za chwilę następni goście.